15-kilometrowy odcinek północnej jezdni Prądy Sarny to efekt rozpoczętej 30 kwietnia 1998 roku budowy drogi A4 Opole-Wrocław. Nowa jezdnia odpowiada normom Unii Europejskiej. Ma 11 metrów szerokości, na której ruch dwukierunkowy zorganizowany jest tymczasowo i z wieloma ograniczeniami. Co miesiąc będą oddawane kolejne odcinki autostrady. Nową nitką do Wrocławia pojedziemy w całości, ukończoną między węzłem Prądy a węzłem Bielany pod Wrocławiem. Pojedziemy najpóźniej 1 grudnia. Nową drogę otworzył minister Tadeusz Syryjczyk, który stwierdził, że obok Krakowa i Opola dzięki budowie drogi A4 Wrocław będzie miał nową obwodnicę miasta. W przypadku Wrocławia też dzisiaj wydano lokalizację, będziemy pracować z sposobem finansowania, być może włączenia części opłat z autostrady A4 do budowy tej obwodnicy, czy też poszukiwania innych sposobów sfinansowania. Po zakończeniu inwestycji czas podróży samochodem z Wrocławia do Opola skróci się do 33 minut przy dozwolonej prędkości 130 km na godzinę. Budowniczowie zapewniają, że w 2001 roku będzie również gotowy odcinek płatnej autostrady z Opola do Wrocławia. Natomiast niewielkie opóźnienie jest na budowie odcinka Opole-Gliwice.